No po ostatnim przedmeczowym treningu niestety troszeczkę mamy braki kadrowe. Po meczu kadry nam się wysypało dwóch naszych kadrowiczów, drobne urazy jeszcze niektórych zawodników. Także najbardziej osłabiona formacja mój, no ale wierzę w tych ludzi, którzy jadą i zagrają, godnie ich zastąpią. Także na pewno chcemy ten mecz wygrać. Ja na liderach przystoję, bo mówię, dawno nie zaczynaliśmy tak rundy i całych mistrzostw. Na pewno jeszcze bardziej podbudowani jesteśmy ostatnim turniejem siódemek. Mimo że pierwszy etap dopiero, ale wracając po 3 latach przerwy do tej odmiany rugby, no potrzebowaliśmy takiego turnieju, żeby nabrać pewności, żeby znowu się ucieszyć z wygranej. Mocne zespoły, Iskra i Orkan i oczywiście Poznań, także cała rywalizacja w siódemkach jeszcze przed nami. Ale mówię, no chłopaki potrzebowali takiego bodźca w postaci wygranej, więc bardzo jesteśmy zadowoleni z tego powodu. No i na tej fali wygranych meczów i turnieju w siódemkach chcielibyśmy tą pasę podtrzymać. Z takim założeniem idziemy do Lublina. Zdajemy sobie sprawę, że to będą bardzo ciężkie zawody. Lublin pokazał w ostatnim meczu w Sielcach, a również i w pierwszych dwóch przegranych meczach, że są zespołem groźnym, poukładanym w obronie, także spodziewamy się trudnego meczu, ale no mówię, chociażby jednym punktem, ale chcemy ten mecz wygrać, no i pozostać na fotelu lidera na razie, także no, z takim nastawieniem idziemy do Lublina i na pewno powalczymy.